No cześć, no cześć, no cześć, hej, no ojej, co za radość, co za radość, no cześć, cześć Kiciunia, cześć, tak, Suzi oszalała, dzień dobry, no dzień dobry, pan się zamknął z drugiej strony, co za tragedia, nie wpuścił psa do sypialni, tak? Nie wpuścił psa do sypialni. Ojejku. No hej. No hej. No cześć. Co tam zmieni psa? Chodź się nie drap, powiedzą, że masz jakieś pasożyty, Susi. Pasożyty. Tak. Tak. Chodź. Ojejku, słuchajcie. Dopiero wstałam, jak widać, i obudziło mnie piękne słońce i piękna pogoda. No i Susi tupiąca pod drzwiami. Zazwyczaj śpi z nami w sypialni, ale czasami Tomek ją zamknie, znaczy bo całą noc śpi, tylko rano Tomek z nią wychodzi na spacer, więc czasami jej zamknie drzwi i pies się bardzo denerwuje i tupie pod drzwiami, pazurkami. Ja się dopiero obudziłam, jak widzicie, idę pod prysznic, idę umyć włosy. I coś sobie zrobię na śniadanie, jeszcze nie wiem co. I odezwę się do was później. Ale jest chłodno. Jest słońce, ale czuję, że jest chłodno. Dobra, ale tak jak mówiłam, nie narzekajmy na pogodę. Fajnie, że jest lato. Cieszmy się tym, bo lato w Polsce szybko odchodzi. Hej, wykąpałam się. I nie wiem, nie było żadnej kartki, że ma być wyłączona ciepła woda, ale jest. Więc chyba nie potrzebuję kawy. O, widzicie mnie też z tyłu od razu tutaj. O, jak widzicie, słoneczko ładnie świeci. Tam jeszcze mam z wczoraj paczki od widzów. To wam to może później pokażę, ale teraz stwierdzam, że... Czekajcie, tutaj jest bałagan, bo są tam sypialnie. Czy w sensie na razie pogrumbać. Przestała jeszcze łóżko niepościelone, nic. Ale... Czy tu jest mój laptop? Nie. Szukam laptopa, co ja tu zrobiłam? Gdzie jesteś w laptopie? Bo chcę... Czekajcie, skupię się. Czemu został? O, tak, został pod łóżkiem. Bo chcę zrobić gofry znowu wegańskie. Bo były pyszne. Kupiłam sobie syrop klonowy i mam owoce i mam dzisiaj trochę więcej czasu o poranku, a potem w sumie taki intensywny dzień, więc takie porządne, pyszne śniadanie się należy. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Słuchajcie, nie wiem co jest z tym syropem, to jest syrop z Lidla bio, ale miałam taki problem, żeby go otworzyć. Musiałam odciąć to nożem, a potem zębami go odkręcam. Po prostu się nie dało go odkręcić. Masakra, więc mam syrop klonowy, mam banana, maliny, borówki, kiwi, jakbyście nie chcieli. Czy nie jest śniadanie, które poprawia humor na cały dzień? W ogóle tak pachną te gofry i one serio są jak normalne, zwykłe gofry. Lepsze moim zdaniem nawet, także polecam wam przepis jadłonowy, spróbujcie sobie, jest prosty i
Zrobiłam je za pierwszym razem, wyszły, robię je drugi raz, wyszły, więc naprawdę. No zobaczcie, pięknie, prawda? Przepięknie się radzi. Ja powiedz coś. Powiedz coś. Mruczysz? No powiedz coś do kamery. O, dziękuję bardzo. Mądry kot. Bardzo mądrym kotem. Najwygodniej. W ogóle dzisiaj przez to, że była taka lodowata woda, to umyłam włosy tylko szamponem. Powiem wam, że to jest chyba spoko. Nie są jakieś... Nie są złe, tak mi się wydaje. Coś mnie, wiecie co, drapie w gardle. Czasami tak mam, że... I nie chcę tutaj, wiecie, siedzieć i... Tak. No i nagrałam wam makijaż, nagrałam wam gofry, w ogóle powiem wam, że też te gofry są ekstra, bo no już jest prawie 15, a powiem wam, że ja w ogóle nie jestem głodna. Zazwyczaj o tej godzinie to już wiecie, ze dwie przekąski jakieś sobie robię, a to naprawdę jest takie mega, mega sycące. No właśnie nagrałam wam przebitki z makijażu. Zawsze wam rzucę, wiecie, bo ile razy można to samo, się mniej więcej tym samym tym samym maluję, więc wrzucę wam linki pod spodem, jakby was coś interesowało. Uzupełniłam sobie też ten planer, który kupiłam wczoraj, bo tak jak wam mówiłam, już po prostu za dużo rzeczy naprawdę i nie ogarniam i zapominam o niektórych rzeczach, co kiedyś mi się nigdy nie zdarzało i ja nigdy nic nie zapisywałam, tylko ja wszystko miałam w głowie. I wszystko wiedziałam, a teraz po prostu za dużo jest tych rzeczy, naprawdę jest za dużo tych rzeczy i no i muszę sobie zapisywać. I tak u mnie priorytetem jest taki kalendarz w telefonie, bo ja go zawsze muszę mieć przy sobie i tam w pierwszej kolejności wszystko wpisuję, ale zabiecha. Ale tam też się nie wszystko mieści, bo wiecie, jakieś tam takie dodatkowe to-do list czy coś, na przykład, że będę musiała to zrobić za 2 tygodnie, to wolę sobie tutaj wpisać. I no niestety, bo znaczy miałam takie kalendarze, ale zazwyczaj w nich wpisywała, no jakby do czegoś innego ich używałam, a teraz faktycznie muszę sobie zapisywać na poszczególne dni różne rzeczy, bo już za dużo tego wszystkiego i nie ogarniam, więc i jestem nawet z niego zadowolona, bo wpisywałam sobie różne rzeczy. No i jednak będę trudno. I słuchajcie, paczki od was, które wczoraj część otworzyłam, część otworzyłam, część nie, i chciałam wam pokazać, bo już wczoraj mi się nie chciało tego nagrywać. O, to są... Czekajcie, tego nie... To tylko rozcięłam, ale nie zaglądałam i to wam pokażę na samym końcu. Tutaj w ogóle ktoś mi przysłał, słuchajcie, płyn do kabin, eliminuje zacieki i osady z mydła. Gdyby to działało, to po prostu będę mega wdzięczna i mega zachwycona, bo to by było super. A drugi to jest co? Do blatów. No i to też... Latów oraz zlewozmywaków, doskonale rozpuszczany, gromadzony tłuszcz. Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni.
że ja non-stop z 5 razy dziennie wycieram blat, to super, a tu jest napisane, że można stosować na powierzchniach marmur, gres, granit. No, to super. To dziękuję bardzo, bo to mi się przyda. I tu są jeszcze jakieś próbki kolagenu. A, to jest szampon. Tu są... Co tutaj jest? Żel do twarzy. Także dziękuję. Takie może nietypowe. Na pewno mi się przyda. Odstawiam to, bo to jest ciężkie. I tutaj, słuchajcie, otworzyłam to wczoraj. I to jest... Zobaczmy, to by było tak ładnie zapakowane, ale już to... To jest przesyłka od Inspired by Pat. Weroniko, mam nadzieję, że spodobają Ci się kolczyki. Myślę, że będą pięknie współgrać z Twoim pierścionkiem zaręczynowym. Pozdrawiam, Patrycja. I tutaj jest napisane, że Instagram właśnie się tak nazywa, Inspired by Pat, więc możecie sobie to znaleźć. I kolczyki to jest srebro z cyrkoniami i powiem Wam, że bardzo mi się podobają. Dziękuję Ci, kochana. Naprawdę będą mi pasować do pierścionka i też one są w stylu kolczyków, które teraz mam i które cały czas noszę. Te są trochę mniejsze, ale ostatnio Wam mówiłam, że jak muszę je oddać do czyszczenia, to w sumie nie mam co nosić. I zobaczcie, są świetne. Naprawdę, to jest jak mój pierścionek. I one wyglądają tak. Czy mój aparat będzie w stanie to pokazać? Z takimi błyszczącymi rzeczami to zazwyczaj jest małymi jeszcze. Jest problem. O! Ale przez chwilę chyba mieliśmy to. Mam nadzieję, że to było widać. Tak mnie wkurza ten aparat, a jeszcze słuchajcie... Coś jest z baterią, bo ładuję baterię i nagrywam 5 minut, a już mi mówi, że jest rozładowana, mimo że pokazywał, że była naładowana cała. Więc naprawdę są super i naprawdę są bardzo ładnie zrobione. I na pewno będę je nosić i dziękuję Ci bardzo. Też są takie większe, grubsze, naprawdę fajne. Więc będę miała zamiennik, bo te muszę, dam biżuterię, teraz te muszę oddać do czyszczenia, ponieważ ja ich nie zdejmuję, kąpię się w nich, bo sobie wszystkie osady z szamponu, podżywek i tak dalej, no to nie jest nic dobrego dla biżuterii, więc dziękuję za to. I tutaj to rozcięłam, ale nie rozpakowałam, to jest paczka od Uli. O, i tutaj jest list, to super, zawsze się cieszę, jak dołączycie. Wow, ale ładne. Ze słoniem. Black Tropical Tea. Zazwyczaj piję zieloną, ale czarna, jak jest dobra, to też nie pogardzę. Chciałam pomóc, ale... Ale... Pachnie tak intensywnie, że nawet przez to zapakowane, nieotwarte opakowanie czuć. Dobra, ze słoniem ustawię sobie, będziemy pasować do moich puszek na półce, ale piękna jest ta puszka. Naprawdę. Czekajcie, przerwa na czytanie listu. Dziękuję Ci, kochana, za list. I super, naprawdę. Fajnie, że piszecie. I mam jeszcze jeden list. Fajnie, że piszecie. No więc nie chcę nic, prosiłaś, żeby nic nie mówić, więc już nic nie mówię. Ktoś mi przysłał kartkę z piaskiem. Tak myślałam właśnie, bo coś tutaj latało. Więc postaram się to tak wyjąć, żeby... O, jak ładnie. Co to jest? Ciepło to chyba mogę pokazać. Ciepłe pozdrowienia z nadmorza. Zobaczcie, jaka ładna plaża. Jak ładnie. Trzęsacz. Nie wiem, gdzie to jest.
Ciepłe pozdrowienia z nadmorza. Aga i Uki. Jaki ładny charakter pisma. Dziękuję wam bardzo. Więc słuchajcie, to by było tak. Wszystko otworzyłam, wszystko to by było. To by było na tyle. I co? Teraz słuchajcie, muszę usiąść i zmontować to, co nagrałam. Ach, i jeszcze Tomek przyjechał, bo coś nam się stało z internetem i działał router i internet działał tylko bardzo, bardzo wolno. I przywiózł mi inny internet, bo nie mogłam nic zrobić, nic wrócić. A no wiecie, teraz znaczy zawsze, ale teraz szczególnie mam sporo rzeczy do wrzucenia i w ogóle no, nie mogę za bardzo pracować ani funkcjonować, jak nie mam internetu, chyba jak wielu ludzi teraz. Więc na szczęście to mi naprawił i muszę teraz usiąść zmontować film. A później przyjeżdża po mnie koleżanka i idziemy na babski lunch z samymi dziewuchami, więc nie mam tak dużo czasu. Może jeszcze sobie zrobię jakąś kawkę, zrzucę te pliki, postaram się chociaż trochę zacząć montować. Super by było, gdybym skończyła to montować, zaczęło się renderować. I pokażę wam się, jak wyglądam. Jak będę wychodzić. No, to uciekam i to było na tyle. Także odzywam się do was później, pokażę wam się, w co ubrałam. W co się ubrałam, ble. Wszystko nie gadać, bo ci się język plącze. Dobra, jestem gotowa i mogę się wam pokazać. Więc założyłam tą nową sukienkę, którą bardzo, bardzo lubię. I w ogóle tą kobie bardzo się podoba. I już się bardzo podoba. Trochę krzywo stoicie chyba. Ale coś tu jest nie tak, ale dobra, powiedzmy. O. Do tego mam oczywiście białe konwersy. I wiem, że jest super ta sukienka, bo jest taka niby ma falbanka, ale nie jest infantylna. I to też jest taka sukienka, którą będę mogła nosić cały rok, bo do resztą też będzie pasowała. Znalazłam ją online, więc wrzucę wam link pod spodem. Moje ukochane Michael Kors Wanderlust. O. Tak. Na ustach mam Smashbox Liquid Lips, które powinnam poprawić, bo już mam je za 2 godziny. O. Koleżanka ma po mnie zaraz przyjechać. Makijaż widzieliście? No i tak. Jest taka pogoda, że w sumie nie wiadomo, bo co miałam powiedzieć? Bo w sumie teraz jest słońce, jest ciepło, ale jak zachodzi to jest zimno, a ma w sumie padać według prognozy, to też cholera wie z tą prognozą. I no to zarzucę mój duży, nowy sweter z H&M, który jest świetny, już go nosiłam. Bardzo, bardzo lubię takie swetry, a szary z szarym zawsze super wygląda. I super pasuje. O, zobaczcie, tak się w podglądzie tylko widzę, więc nie wiem, czy wszystko ok, ale chyba tak. O, podciągnę sobie rękawy. No i do tego białe konwersy niezbyt czyste. Ach, jeszcze nogi posmarowałam tym suchym olejkiem z NUX. Powiem wam, że spoko. Nie widać tego brokatu, więc równie dobrze możecie kupić zwykłą wersję. Widziałam, że na Sephorze jest tylko zwykła wersja, więc wam wrzucę link. Nie wiem, czy nie ma tamtej dostępnej, czy jak to jest. Ale jest super, bo już tyle poplamiłam sukienek balsamami czy czymś, bo wiecie, podsmarowałam nogi i potem nie wiem, nawet się schylałam, żeby zawiązać buta czy coś i została tłusta plama, a to jest super, bo to jest naprawdę suchy olejek. Czekajcie, muszę tylko sprawdzić, bo koleżanka ma po mnie przyjechać. No i co? I co jeszcze? Wszystko chyba. Ach, no i wezmę moja do tego. I ja tak wyglądam. I mogę iść. I chyba jest. Chyba jest ok. Dobra, kochani, to ja uciekam. Nie będę już dzisiaj chyba nic nagrywać. Znaczy na pewno nie będę na obiedzie nic nagrywać, bo no bo wiecie, będziemy sobie pogadać, a nie nagrywać vlogi. I no i
tyle. Także ja uciekam i widzimy się jutro. Trzymajcie się, powdzięki.